Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku i od razu powiem, że jestem pod wrażeniem, ponieważ odcinek aceranka, który mówi o posłuszeństwie władzy, no, wzbudził wiele komentarzy, niektóre dla mnie są kompletnie niezrozumiałe i bardzo mnie to cieszy. Również dlatego, że wiele osób napisało, że w ogóle nikt nie podejmuje takiego nauczania. No a to ciekawe, dlaczego? Bo co? Bo trzeba byłoby powiedzieć prawdę? Bo trzeba byłoby trochę wysilić się intelektualnie? Bo trzeba byłoby się zastanowić? A tak to można bezmyślnie rzucić, masz być poddany władzy i do widzenia. Czy Biblia tak naprawdę uczy? Nie będę komentował komentarzy, niektóre są, delikatnie mówiąc, niegrzeczne i poprosiłem jednego komentatora, żeby po prostu poszedł sobie z mojego profilu, bo nie widzę żadnego powodu, żeby tego pana tam utrzymywać, skoro stać go tylko na złośliwości i niegrzeczne komentarze. Naprawdę staram się być kulturalny w tym, co mówię i jeżeli kogoś uraziłem, nawet takimi słowami, to bardzo przepraszam, ale przynajmniej na dzień dzisiejszy nie znajduję innych słów. Natomiast dzisiaj kolejny odcinek. A jakiż to będzie odcinek? No bardzo ciekawy. Znowu wkładamy kij w mrowisko. I tytuł, który zobaczymy później w ikonce, brzmi: Błogosławione nieposłuszeństwo wobec władzy. A to dopiero ten cyrikarz zaczyna buntować ludzi, tak powiedzą. Na początek chciałbym popełnić pewną dygresję, a mianowicie żyjemy w czasach covidiowych i w zasadzie wszyscy, którzy byli gdzieś tam publicznie obecni w różnych mediach, odkryli się, wszyscy wszystko już dzisiaj wiedzą. I taka ciekawostka. Mamy grupę pastorów, można powiedzieć liberalno-lewicowych, chyba się nie obrażą. No i pewnych celebrytów liberalno-lewicowo-chrześcijańskich, którzy optują za wszelkimi obostrzeniami, nakazami rządu, jakby mogli, to by pozamykali do klatek, do więzień wszystkich, którzy mają inne zdanie. Ale co ciekawe, jednocześnie ci sami ludzie zieją mową nienawiści na rządzących, co łatwo sprawdzić na ich profilach. Zachowują się w stosunku do rządzących naprawdę chamsko i oni później namawiają do posłuszeństwa rządowi. Pamiętacie pierwszy odcinek? Wczorajszy? Tam mówiłem wyraźnie, że system władzy jest ustanowiony przez Boga i wymaga dbałości. Nie wolno buntować ludzi przeciwko temu systemowi, bo sami staniemy się ofiarami tego buntu. Poza tym, jak może dzisiaj czy jutro się dowiecie, to jest system, który wymaga szacunku. Nieważne, kto rządzi, bo ja jestem daleki od myślenia, że każdy, kto jest przy władzy, jest ustanowiony przez Boga. Moim zdaniem nie i nie wynika to wcale z Biblii. Nauczanie, że Hitler był ustanowiony przez Boga, nie wynika z Biblii, żeby było jasne. Ale system, w którym Hitler funkcjonował, tak, jak najbardziej jest ustanowiony przez Boga. I nie rozumiem ludzi, którzy kwestionują fakt, iż mamy dzisiaj, no, powiedzmy, demokrację, która, no, cechuje się tym, że są obowiązki rządzonych i rządzących. I dlaczego rządzeni nie mają oczekiwać od rządzących, żeby szanowali prawo,
kompletnie tego nie rozumiem, to do mojego intelektu nie przemawia. Zawsze byłem przeciwnikiem ślepego posłuszeństwa. Nawet Bóg nie oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa. Bóg oczekuje wiary racjonalnej, a nie ślepej wiary. Tym różnimy się od na przykład ateistów, że oni ślepo wierzą, że Bóg nie istnieje. No i Bóg to podsumowuje, mówiąc, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Nie możesz być ślepo poddany, ślepo bezmyślny, ślepo posłuszny, bo uwłaczasz Bogu i uwłaczasz sobie. No ale przejdźmy do tego nieposłuszeństwa. Pierwszy przykład. Faraon i naród wybrany. Naród wybrany mówi, mamy iść i służyć naszemu Bogu. I w końcu po wielu perypetiach Faraon mówi, no to idźcie, idźcie, ale wróćcie z powrotem i róbcie to, co robiliście do tej pory. Dlaczego nie posłuchali? Z jakiego powodu? Przecież Faraon był władzą zwierzchnią. Dlaczego okazali nieposłuszeństwo? Mało tego, do tego nieposłuszeństwa zachęcał ich Mojżesz, który był ich przywódcą. I co ciekawe, on żył tylko dlatego, że przy jego narodzeniu położne okazały nieposłuszeństwo wobec Faraona i nie zamordowały go, a tak powinny były zrobić. No to strasznie nieposłuszny ten Mojżesz i strasznie nieposłuszny ten Izrael. No ale idźmy dalej. Szadrach, Meszach, Abednego. Król mówi, kłaniajcie się temu posągowi, tak jak wszyscy, a później to w ogóle go nie interesowało, co oni mieli robić. Dlaczego się nie ukłonili? Przecież władza zwierzchnia mówi, kłaniamy się. Ktoś powie, ale jeżeli władza przekracza swoje kompetencje, to wtedy mamy być nieposłuszni, tak? A kto zdecyduje, kiedy władza te kompetencje przekracza? Kto taką decyzję ma podjąć? Czy nie rozumiecie, że taką decyzję podejmuje każdy z nas w swoim sercu? Na podstawie Słowa Bożego? Nikt nie wyda żadnego dekretu. Od dzisiaj mamy być nieposłuszni, bo władza zrobiła to czy tamto, tak? Przecież to są bzdury kompletne są. Ale mam pewien kwiatek, który naprawdę myślę, że wielu ludziom, którzy myślą nad tym tematem, no zada spory cios ich poglądom. Dzieje apostolskie i czytamy z 4 rozdziału, no od 15 wersu, bo to nas właściwie interesuje najbardziej. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i radzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz, w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. O, tu jest bardzo wiele ciekawych rzeczy. Pierwsza. Taki kwiatek do waszego ogródka, panowie i panie, którzy mówią ślepo posłuszni władzy. Sami osądźcie. Rozumiecie? Sami osądźcie. Czyli ci ludzie, do których się zwracają Piotr i Jan, mieli sami podjąć decyzję. Nikt do tej decyzji nie mógł ich nakłonić, zmusić. Nikt dekretu nie wydałby. Mieli sami to osądzić. Jest coś takiego jak osobista odpowiedzialność każdego z nas wobec Boga za stosunek do władzy zwierzchniej. Nie ma żadnego dekretu, nie ma żadnych szczegółowych nakazów. Jest to, co czytaliśmy wczoraj, ogólny nakaz
aby być posłusznym władzy, szanować władzę, bo władza jest ustanowiona przez Boga. To tak najkrócej, jak można powiedzieć. Ktoś powie, ale tu mamy do czynienia z władzą religijną, to nie jest to samo. Czyżby? Właśnie na tym polega rzecz, że bardzo wielu ludzi, kiedy czyta o władzy, to nie rozumie, o czym czyta. Gdzie tam jest napisane w tym 13 rozdziale, że chodzi jedynie i tylko i wyłącznie o władzę świecką? Nie ma czegoś takiego. Tam jest mowa o władzy sprawowanej nad obywatelami. Jaki charakter ma ta władza, to zależy od miejsca, od czasu, od różnych okoliczności. Ona może być czasami antyreligijna, czasami religijna, czasami starająca się być obojętna wobec religii. Rzecz w tym, że z naszego punktu widzenia, czyli ludzi wierzących, to nie ma żadnego znaczenia. Ja osobiście jestem przekonany, że władza im mniej jest religijna, tym lepiej dla Kościoła. No ale to jest moje zdanie. Natomiast rzecz w tym, abyśmy czytali Biblię tak, jak jest napisana, nie tak, jak my sobie wyobrażamy, że powinna być napisana. Zresztą, jeżeli weźmiemy pod uwagę wiele innych wersetów biblijnych, które mówią o pewnym posłuszeństwie wobec przełożonych w Kościele, to mamy dokładnie do czynienia z tym samym. Dokładnie z tym samym. Pionowy system władzy. Władza, jeśli naśladuje Boga, jest pełna pokory, jest pełna uniżenia, obojętnie jaka ona jest. Czy jest świecka, czy jest, nazwijmy to, religijna, to nie ma znaczenia. Ale jeśli naśladuje Boga, jest pełna pokory, troski i dbałości obywateli. To jest pewien wzorzec, który Bóg ustanowił i to jest wyraźnie napisane w 13 rozdziale Listu do Rzymian. Drugi ciekawy kwiatek z tej historii z dzieł apostolskich. Czy Sanhedryn zabronił Piotrowi i Janowi wierzyć w Boga? Czy zabronił im czytać Pisma Święte? Nie. W żadnym wypadku. Sanhedryn zabronił głosić w imieniu Jezusa. Czyli co zrobił z punktu widzenia nas, ludzi XXI wieku? Sanhedryn wtrącił się w sposób, w jaki wierzący ludzie wykonywali swoją wiarę. Nie miał prawa tego zrobić, w ogóle nie miał prawa tego zrobić, ale sobie takie prawo przyznał. Jeżeli więc jakakolwiek władza wtrąca się w sposób wyznawania religii, obojętnie jakiej religii, przez swoich obywateli, to skoro konstytucja tego konkretnego kraju stanowi inaczej, to znaczy, że łamie prawo i nie ma obowiązku jej słuchać. Wtedy tak, nie ma obowiązku jej słuchać. Co nie znaczy, że trzeba na nią pluć, trzeba jej nienawidzić, wręcz odwrotnie, trzeba się o nią modlić, otaczać szacunkiem, ale w żadnym wypadku nie wolno jej słuchać. Bo władza, która łamie prawo i znajduje akceptację obywateli dla łamania prawa, przekształca się w tyranię, w dyktaturę. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie powinien w ogóle czytać ani Biblii, ani czegokolwiek innego. Powinien być niewolnikiem i przestać myśleć. I tyle. Czy Piotrowi i Janowi zabroniono wiary w Boga? Nie. A są ludzie, którzy mówią, dopóki mi władza nie zabroni wiary w Boga, to mam obowiązek ją słuchać, tak? A gdzie to wyczytałeś? W którym miejscu w Biblii tak jest napisane? Bo ja tego nie znajduję. To jest taki typowy przykład, klasyczny można powiedzieć, kiedy Piotrowi i Janowi zabroniono głoszenia słowa w imieniu Jezusa Chrystusa, ale nawet do głowy nie przyszło Sanhedrynowi, żeby tym ludziom zabronić wiary w Boga, żeby im zabronić czytania Pism Świętych. Wręcz odwrotnie, oni
Gdyby ich zapytano, to powiedzieli, że jak najbardziej macie wierzyć w Boga, chodzić do świątyni, modlić się, pościć, macie czytać pisma. Jak najbardziej. Władza była za. A jednak Piotr i Jan co powiedzieli? Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. To gdzie był problem? Otóż Piotr i Jan uwierzyli, że to Jezus Chrystus jest Mesjaszem Izraela i że należy Jego słuchać. No, to była rewolucyjna myśl w owym czasie. Zresztą pociągnęła za sobą śmierć wielu ludzi. Prześladowania w Jerozolimie i na przykład ścięcie Jakuba było tego przykładem. Śmierć Szczepana. No, można mnożyć takie przykłady i powiedzieć wtedy tak, no ale no po co było to wszystko? No, trzeba było po prostu cichutko siedzieć, robić swoje, nie wychylać się. No ale skoro Biblia pokazuje nam inny obraz, to co to mówi? To nam bardzo wiele mówi w ogóle o ludziach, o społeczeństwie. Nie da się swojej wiary uczciwie sprawować w ciszy swojego pokoju. Ktoś, kto tak robi, jest po prostu zwyczajnym leniem i tchórzem i nie ma innego rozwiązania. Biblia mówi, masz iść głosić Słowo Boże. I to jest podstawą. Piotr i Jan byli wierni Chrystusowi, który im to nakazał. Szli i głosili w imieniu Jezusa Chrystusa. A władza powiedziała, nie, nie, możecie sobie głosić, ale nie w imieniu Jezusa. A co to władzę obchodzi? W czyim imieniu? Tym bardziej, to jest ciekawe, że w tym czasie nie było żadnej konstytucji. A władze rzymskie, okupacyjne, tolerowały jak najbardziej judaizm, ale nie tolerowały chrześcijaństwa. Długo chrześcijaństwo było na liście religii zakazanych. I z historii wiemy, że chrześcijanie przez długie wieki byli mordowani za swoją wiarę. To po co się wychylali, ktoś powie? Po co się wychylali? Przecież w domu, gdyby wyznawali swoją wiarę, to nikt by ich o nic nie oskarżał. No widzicie, dojdziemy do absurdów, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ślepego posłuszeństwa władzy. Dojdziemy do absurdów. A Biblia nie uczy absurdalnej postawy. Biblia uczy uczciwości w relacjach z władzą, szacunku dla władzy, pomagania władzy nawet wbrew sobie, ale nie w tym znaczeniu, że nawet jeśli władza nas skrzywdziła, to my okazujemy jej miłość i szacunek. Czyli ludziom konkretnym w tym przypadku okazujemy miłość i szacunek. Natomiast ślepe posłuszeństwo władzy nie jest absolutnie do zaakceptowania i nie jest w stanie nikt na podstawie Biblii udowodnić, że tak chrześcijanie powinni postępować. To, czego najbardziej nie znoszę u wierzących, to obłudy. A ta obłuda z jednej strony mówi, masz być posłuszny władzy, ale później, jak rozmawiasz z tym człowiekiem, to po prostu sieje nienawiść wobec tej władzy, bo jej nienawidzi. A idźcie precz, obłudnicy. Macie słuchać Słowa Bożego, a nie swoich własnych wyobrażeń. Nie macie prawa rozsiewać mowy nienawiści. Jesteście ksenofobami, a fuj! A chrześcijanin to wolny człowiek, który z miłości do Boga szanuje władzę. Amen.